Miło mi Państwa zaprosić na kolejny spacer w ramach spacerów online, wiosenny, tym razem naprawdę wiosenny. Nazywam się Jerzy Domowicz, jestem przewodnikiem miejskim i dzisiaj chciałbym zaprosić Państwa na promenadę Oławską. Zaczniemy od Niskich Łąk. Promenada została wytyczona na lewym brzegu Oławy na odcinku 1200 metrów. Koszt budowy to 15 milionów złotych i aby ją wytyczyć, zrekultywowano prawie 3 hektary gruntu. My jesteśmy w tej chwili na Niskich Łąkach. Promenadę mamy po przeciwnej stronie, ale za chwileczkę na nią wejdziemy. Park Niskie Łąki ciągnie się od ulicy Rakowieckiej, od mostu Rakowieckiego do mostu Żabia Ścieżka. Teren zielony, rekreacyjny, wykorzystywany przez Wrocławia do odpoczynku i sportu, gdzie mamy między innymi boisko do siatkówki, mamy plac do bóle, plac zabaw dla dzieci. Jest tutaj też stół do ping-ponga i siłownia na świeżym powietrzu. Po prawej stronie Polski Związek Motorowy z torem kartingowym. I tu ciekawostka, w 1997 roku na tym torze w zawodach Mistrzostw Polski brał udział Robert Kubica w zawodach kartingowych. Niskie Łąki to nieprzypadkowa nazwa. Faktycznie są niskie. W okresach wyższego poziomu rzeki Oławy ten teren okresowo był pod wodą. Co ciekawe, w latach 70. można było spotkać tutaj pasące się krowy, a kiedy ten teren był zalewany, często kopano grajdołki takie niewielkie, które później wyglądały jak broziki i dzieci w nich się pluskały. Po drugiej stronie mamy ogródki działkowe z historią jeszcze przedwojenną. Po wojnie jako pracownicze ogródki działkowe do dzisiaj funkcjonują i są takim miejscem, gdzie można spokojnie w czasach pandemii, w izolacji od innych, odpocząć i się zrelaksować. Ścieżka parkowa z mostu Żabia Ścieżka prowadzi do ulicy Międzyrzeckiej, a tam nakładkę Zwierzyniecką, którą możemy przejść do ZOI, do Instytutu Niskich Temperatur, a gdybyśmy poszli jeszcze dalej przez tereny obok wodociągów, doszlibyśmy do Trestna, Opatowic i Trestna. Na Niskie Łąki weszliśmy przez most Rakowiecki, który został oddany do użytku w 1928 roku. Jednak historia głównych przęseł jest wcześniejsza, pochodzą z 1905 roku, z zachodniego mostu warszawskiego. Tamten został przebudowany w 1927-28 roku na most żelbetowy. Po lewej stronie mijamy zabudowania dawnego szpitala Betanien. Siostry diakonisy w ciągu wielu lat wybudowały tutaj 10 budynków szpitalnych. Szpital funkcjonował do 2015 roku. Został przeniesiony na ulicę Fieldorfa. Dzisiaj zakupiony przez nowego inwestora, przez firmę deweloperską, został na początku roku zeskanowany i będą tutaj budowane mieszkania. Część budynków wpisana jest na listę zabytków, dlatego muszą zostać w niezmienionej formie, jedynie wnętrza zostaną przebudowane. Za mną jas Małgorzaty i przepompownia przeciwpowodziowa. W tym miejscu od średniowiecza działał młyn Małgorzaty, nazywany też Żabim Młynem, stąd nazwa ulicy Żabia Ścieżka. W zeszłym roku wymieniono zamknięcia jazu, wymieniono i naprawiono też mechanizmy zamykające i otwierające. Oprócz tego na jazie zamontowany jest stały próg spiętrzający wodę, tak aby poziom wody powyżej jazu można było regulować. Co ciekawe, na Oławie organizowane są też spływy kajakowe, między innymi weekendy na przykład z Oławy do Siechnicy. Obok przystań pomost, na którym mogą cumować kajaki, jest ogólnodostępny, można z niego również wędkować, ale w regulaminie jest zapis, że w przypadku, kiedy przypłyną kajakarze, wędkarze muszą ustąpić im miejsca. Najbardziej efektowna przemiana tego terenu to park dziecięcy, gdzie mamy mini park linowy. Jest basen z urządzeniami hydrotechnicznymi, gdzie piasek zastąpił wodę i tor wrotkarski, gdzie nie tylko wrotkarze
ale i rolkarze i jeżdżący na deskorolkach, na hulajnogach używają tego toru. Spragnieni możemy spróbować śliwek mirabelek, chyba najlepszych śliwek na świecie. Jesienią jest ich tutaj mnóstwo. Za mną budynki dawnego pogotowia ratunkowego, przeniesionego na ulicę Dobrzyńską. No dzisiaj jesteśmy w takich czasach, że musimy chodzić w maseczkach, ale był taki okres w dziejach Wrocławia, kiedy też mieliśmy epidemię. 1963 rok, epidemia czarnej ospy. W budynku tego pogotowia kręcono i w okolicach kręcono sceny izolatorium w czasach czarnej ospy. Po drugiej stronie dawna kaplica szpitala Betanien. Niestety w tej chwili w dosyć opłakanym stanie. W 1991 roku zawalił się dach, czeka na lepsze czasy. Obok jest siedziba Kościoła Chrystusowego. Mamy we Wrocławiu dzielnicę czterech wyznań, ale Przedmieście Oławskie to też jest dzielnicą wielu wyznań. Mamy tutaj cztery kościoły rzymskokatolickie, kościół pod wezwaniem świętego Maurycego, kościół świętego Łazarza, klasztorny kościół Bonifratrów i kościół Józefa Rzemieślnika, ale oprócz tego jest kościół Chrystusowy, jest kościół chrześcijan baptystów, adwentystów Dnia Siódmego i ewangelicko-metodystyczny. Przez wiele lat przy ulicy Kniaziewicza działała kieneca karaimska. Historię Karaimów możemy obejrzeć na Placu Zgody w niedalekim Muzeum Etnograficznym. Dochodzimy do ulicy Szybkiej, idąc w lewą stronę dojdziemy do ulicy Trauguta, a w prawą przez kładkę techniczną do wrocławskich wodociągów. Kładka faktycznie techniczna, pod nią znajdują się rury wodociągowe. W tle widoczna wieża wrocławskich wodociągów, oddana do użytku w 1871 roku według projektu Johanna Zimmermana, w której znajduje się maszyna parowa sprawna do dzisiaj. I obok Hydropolis Centrum Edukacji z kompleksową wiedzą o wodzie interaktywne. Mam nadzieję, że niedługo znowu będzie tłumnie oblegane przez turystów. Po drugiej stronie Oławy Geocentrum, budynek Politechniki Wrocławskiej, zaprojektowany przez pracownię Kuryłowicz i Asocjacja. Połączony, kiedyś trzeba było przechodzić przez Most Grunwaldzki, żeby dojść do kampusu Politechniki Wrocławskiej. Obecnie od dłuższego czasu działa już kolej linowa Polinka, którą pracownicy i studenci podróżują za darmo. Turyści i wrocławianie muszą niestety wykupić bilet w cenie komunikacji miejskiej. W 1807 roku wojska napoleońskie zdobyły Wrocław. Jednym z pierwszych rozkazów Hieronima Bonaparte było zburzenie fortyfikacji miejskich. Rok później Przedmieście Oławskie zostało włączone w granice miasta i Wrocław, oswobodzony z gorsetu murów obronnych, zaczął rozwijać się na przedmieścia. Pierwotnie to były zakłady związane z wykorzystywaniem wody do celów przemysłowych, takie jak farbiarnie, folusze. Później, po 1842 roku, kiedy wyruszył z Wrocławia do Oławy, w maju pierwszy pociąg, Przedmieście Oławskie zaczęło uzyskiwać status przedmieścia przemysłowego. Jednym z przykładów przemysłu gorzelnianego są dwie firmy, które funkcjonowały na ulicy Trauguta. Jedna pod numerem 196, druga 102-104. Firmy Schaffera i Karla Schirdewana. Ten drugi funkcjonował do 1945 roku. Produkowali bardzo znane likiery. Produkowali też korny. I do dzisiaj zachowało się wiele artefaktów po fabryce Karla Schirdewana, takich jak butelki, bloczki kelnerskie, popielniczki, sztućce czy kieliszki.
jesteśmy w miejscu, gdzie od 1809 roku działała farbiarnia perkalu Karla Mildego. Kiedy skończyła się koniunktura na perkal, uruchomiono tutaj tkalnię i przędzalnię bawełny. Działała do 1911 roku, a później ten teren zajęło Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania, które funkcjonowało jeszcze w XX wieku. W 2010 roku rozpoczęła się era skrzydeł anioła. Po lewej stronie mamy Angel Wings, po prawej stronie Angel River, oddany do użytku w 2018 i z tyłu za mną Angel City, obecnie w budowie. Czwarty budynek czeka na swoją kolej. W tle najbardziej filmowa, oprócz ulicy Ptasiej, ulica Wrocławska, to ulica Miernicza. Kręcono tutaj wiele filmów, m.in. Lalkę, Aimi Jaguar z oscarową muzyką Jana A.P. Kaczmarka, Kobieta na wojnie, Most szpiegów Spielberga z Tomem Hanksem, czy ostatnio Zimną wojnę z Tomaszem Kotem i Joanną Kulik. Wiele kamienic na Mierniczej zostało już zrewitalizowanych, następne czekają na swoją kolej. No, filmowcy będą się musieli mocno starać, żeby je postarzeć i przedstawić jako kamienice z początku XX wieku. I faktycznie mamy piękny wiosenny dzień, także pozwolicie Państwo, że założę czapeczkę. Jesteśmy na moście Oławskim, kończącym trasę promenady Oławskiej. Moście, który wzmiankowany już, był już w XIII wieku. Ten, po którym w tej chwili idziemy, został oddany do użytku w 1883 roku według projektu Aleksandra Kaumana i wykonany jest z kilku budulców. Łuki, przęsł wyłożone są cegłami. Całe przęsła są betonowe. Uzupełniają je granitowe okładziny ze strzelińskiego granitu, a balustrady wykonane są z bolesławieckiego piaskowca. Na zachodniej stronie mostu pięknie reliefy pięknie przedstawiające sceny myśliwskie i sceny łowieckie. My już kończymy nasz spacer, dziękujemy za to, że Państwo wirtualnie w nich uczestniczyliście i mamy nadzieję, że niedługo spotkamy się w realu.